Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed. Moi drodzy, zapraszam was na pierwszy odcinek z tej gry. Będziemy się z nią zapoznawać dzisiaj głównie, bo jest to wersja przedpremierowa i nie wiem, czy moje wszystkie save'y zostaną przeniesione do już pełnej gry. Niektóre funkcje widzę, że są jeszcze zablokowane. Wejdźmy sobie w ustawienia, czyli to, co mi jako pecetowca, z pecetowca zostało. Jasność, kilometry na godzinę, minimapa, prędkościomierz, jednostki. A, tak. muzykę sobie ściszymy. Nie chcemy słuchać muzyki. Wezmę sobie słuchawki, bo mam słuchawki. Efekty, głosy policjantów. Nie. Nie. Okej. Okay. Zastosuj. Myk. Myk. Prywatności. Zacznij podróż od nowa. Mam nadzieję, że te wszystkie save'y zostaną zapisane już w pełnej wersji. To jest wersja przedpremierowa i no nie wiem, czy będę mógł te wszystkie rzeczy sobie zostawić. W każdym razie na pewno kupię tego NFS-a na konsolę. Dobrze, grajmy w końcu. Kurde, zagadałem was, ale nie chcę golda kupować, sorry. Wczytywanie gry. Hamulec, odbierz telefon, przyspieszanie, rozpocznij zawód, zmień kamerę, obróć kamerę. Jestem strasznie ciekawy, jak ta gra wygląda na Xboxie One, bo już grałem na PS4 w nią i no wyglądała niesamowicie. Na początku będzie trzeba wybrać swój pierwszy samochód spośród chyba trzech, z tego co pamiętam. I będzie to chyba Toyota GT86. I jeszcze jakieś tam dwa starsze modele. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. No i w końcu też nie jestem ciekawy, nie jestem pewny, czy to wszystko zostanie już zapisane do pełnej wersji, więc tak głupio mi zacząć serię, a potem zaczynać to wszystko od nowa. Z drugiej strony też mogę to po sobie powtórzyć, po prostu robiąc taką serię od nowa znowu. Dla mnie to nie jest problem. Jestem strasznie ciekawy tej gry. I zaczynajmy. Słynny zwiastun, pierwszy. Nikt nie przypuszczał, że rzeczywiście ta gra będzie wyglądała. A ona naprawdę tak wygląda. Tylko, że to są nagrane takie sceny, których nie zobaczymy w grze. Nie ustawimy sobie w ten sposób kamery. Ale jeśli mamy tą kamerę ustawioną za samochodem, to rzeczywiście ta grafika wygląda tak jak na tym filmiku krótkim wprowadzającym. To już jest na przykład cutscenka, czy raczej filmik nagrany po prostu, nie? Bardzo mi się to podoba. Czujemy się, jakbyśmy byli rzeczywiście w tej rozgrywce. I to jest mega fajne, ten klimat, no te filmiki. Ja jestem ogólnie fanem jakichś takich ciekawych nagrań, powiedzmy, tak? Lubię tworzyć jakieś nagrania albo nagrywać coś, nie tylko w grach, ale i też w rzeczywistości, i widzę, jak to jest nagrane, i to jest dla mnie mega, mega frajda oglądać coś takiego. I też tworzy taki fajny, undergroundowy klimat. Czy może Need for Speedowski, możemy to teraz nazwać. Mam ogólnie dużo do opowiedzenia o tej grze, ale na razie skupmy się na tym początku. Mamy tutaj Ford. There's some major personalities in Ventura tonight, so keep your eyes open when you arrive. But this place is kind of hard to find. On purpose, you know what I mean? So, I've fired you a link, so check your map. Okay, see you there. Ależ pięknie brzmi, posłuchajcie. Wow, jak to dzwoni! Oh man, to jest Ford. Tylko cholera, nie wiem jaki. Ja pierwszy raz w życiu widzę ten samochód, ale brzmi niesamowicie. Orgazmowo. Dobrze, jedźmy sobie. Okej. Okay. Mamy nitro? Nie mam nitra. Możemy użyć ręcznego, wchodzić w ślizg. Natomiast to był taki wstęp. Samochód nie był chyba w żaden sposób stunigowany, więc jeździł sobie tak, o. Dopiero zabawa się zaczyna z tuningiem.
No i zaczynamy zabawę. Pierwsze co to masę tych cutscenek, które będziemy musieli przejść, obejrzeć, żeby wdrożyć się też w ten klimat. Ale nie spoileruję, po prostu grajmy. Kurde, jak to jest nagrane fantastycznie. Teraz są pokazywane ikony, czyli ludzie. Ken Block. Zupełnie coś innego niż inne NFS-y, prawda? Ten klimat. There's some real people in here tonight. Come on, I'll take you meet my guys. Come on. Ah, look what the cat dragged in. Who's Bambi? This Bambi just busted a 500-foot drift right through the I-5 intersection over Turner, man. Ugh, up the skinny skid row, you know what I'm saying? Must have been something. Haven't seen Spike this hype since, well, he's always this hype. That's why he's talking. Robin, good luck trying to keep up. Trust me, Bay, he'll do just fine. Matter of fact, I'm taking him to meet Travis right now. Maybe shift one of those rides taking up all our space. Come on, man. On jest taki rozrywkowy chłopaczek. Come on, man. Let's go, man. Oh, yeah. Look at that. Coś w tym stylu. That's Amy. Isn't she lovely? Ooh, love you too, Bay. Taki sobie chrupek. O, a tu są tak na marginesie samochody, które są renderowane już. I będziemy wybierać spośród tych trzech aut nasze pierwsze. Założę się, że większość wybierze Toyotę, albo już wybrało. Serendipity, brother. Stars aligning. Never a better time to start a project, Bill. So whatever's happening under that rib cage in here. Co, nie daj mi buzi, koleżko? Jesteś spocony? Okej. I mamy te trzy auta. Take him out for a shakedown. Maybe one of these mongrels will take a shine to you. No i Toyota jest oczywiście takim najładniejszym z tych samochodów, w sensie najbardziej chyba nowoczesnym, a poza tym najwięcej materiałów było... Oj, przepraszam, to jest Subaru, ale zresztą co inne, co za różnica? Subaru czy Toyota czy... Scion? Scion jeszcze jest. Nie pamiętam już, jak on się tam nazywał. W każdym razie to są te same samochody, więc moja pomyłka jest tutaj 100% uzasadniona. Dobrze, nie był to sarkazm, po prostu była moja pomyłka. Spokojnie. Mamy tutaj Honda Civic Type R, rocznik 2000. Mamy tutaj Ford Mustang Fox Body, rocznik 90. I wybór jest trudny, bo nie mogę wziąć tej Toyoty. Sorry, Subaru, teraz to był sarkazm. Zobaczcie, że na szybie troszeczkę jakby ten napis pulsuje. Nie wiem, czy to jest błąd w grafice, czy co? Czy ten samochód po prostu jest na chodzie, czy co? W każdym razie ja jestem bardziej... Honda mi się troszeczkę źle kojarzy. Ja już jeździłem akurat tym modelem Hondą z 2000 roku. Oczywiście to nie był Type R, ale ona mi się nie podoba i dlatego wezmę Forda Mustanga. Nie podoba mi się w środku. Mustang nie wiem jaki jest w środku, więc biorę jego, bo nie wiem. Ale przed chwilą nim sobie po prostu prawdopodobnie jechaliśmy. Yo! Welcome to the clan, brother. Trading up. She's nice, right? Za 200 zł. What's up, man? Please. She's parked just outside. Come on. Like I said, I got guys
no trust fund paying full price for this, so. Really? It's like that, huh? It's like that. It's like that. There. Wow. I feel so much better now. I'm good for it, you know that. I mean, your dad's good for it. Easy, this jacket was like 1,200 bucks. Exactly, man. Oil, man. Don't matter if you're the best damn driver this side of the 101. As far as she's concerned, don't mean a thing if you ain't got that green. It's very poetic, and that is also true, so. You ready to make some house calls? Come on, man. I'll meet you out front, and we'll give you the tour. Tak, i zastanawiam się nad jedną rzeczą odnośnie tego NFS-a. Mamy tutaj fajny, kolorowy świat, bo grafika jest ładna, wyścigi są okej. Znaczy, zaraz się pościgamy i zobaczymy. Tunik jest klimat, ale czy mamy fajny efekt prędkości? To raz. Dwa. Czy wyścigi będą naprawdę na wysokim poziomie? Czy będziemy się pocić przy tych wyścigach, żeby je wygrać? To jest podstawowa sprawa w grach wyścigowych. Natomiast nie wiem, czy to nie będzie raczej zepchnięte na boczny tor ze względu na bardzo fajny klimat w tej grze. I sprawy związane z tuningiem. Dobra, jedziemy sobie naszym nowym Mustangiem, który brzmi chyba najlepiej ze wszystkich tych pierdziałek. Chociaż Subaru BRZ czy Toyota 86, GT86, ma pod maską silnik Boxer, który brzmi fantastycznie. Ale skupmy się na grze. Oj, mogę troszeczkę zadriftować. Na pewno będzie mi kiepsko szło na początku. Chociaż wydaje mi się, że do pada od Xboxa jestem bardziej przyzwyczajony, jeśli chodzi o jazdę w grach wyścigowych. I jeśli chodzi o tego pada z PS4, ta grałka do skrętu jest ustawiona nieco inaczej, co mnie tak naprawdę denerwowało odrobinę, nawet chyba bardziej niż odrobinę, bo skręcałem dziwnie. Tutaj wygląda to, że radzę sobie lepiej, chociaż gdy już będziemy sobie tuningować samochód, to ten styl jazdy będzie się zmieniał bardzo dynamicznie. Tutaj nie miało znaczenia, czy ja dojadę pierwszy, czy ostatni. Aż, że dojechałem. O. Nie? Haters gonna hate, dokładnie. O, to jest najlepszy koleś. Ten tutaj, Meksykanin. I jego zajebista fryzura, z której do tej pory się śmieję, no co on ma na tym łbie? Don't let his appearance fool you, man. This beast is real nimble behind the wheel. Name's Emmanuel. But apparently that's too many syllables for these fools. No, call me Manny. Oh, strong grips, huh? Hey, this is Fred, Norwegian Hammer. What up, buddy? Frederick. All right. We're gonna find some trouble or just stand in a circle and make fun of Spike. I'm cool with either. Talking dirty. Who's hungry? Oh. I've only had one dinner tonight. I'm starving. Seriously, where does it go? You eat like he should. Yeah, Robin. Any more dinners and you're gonna bottom out. Shut up. Fine, smartass. Last one to the diner picks up my tab. No. Last one to the diner picks up everybody's tab. What? Okej. Okay. Idziemy coś zjeść. O, także tak to wygląda. Tak wygląda klimat. Młodzi napaleńcy, młodzi zakochani w jeździe samochodami. Czy oni są rzeczywiście młodzi? Oni zachowują się jak młodzi, ale oni są starzy dosyć. Okej, chociaż w sumie są Amerykańcze. A więc Amerykańce trochę szybciej chyba dojrzewają. Zauważyłem jedną rzecz, której nie zauważyłem na konsoli PS4. Mianowicie fakt, że te dalsze tekstury są troszeczkę bardziej rozpikselowane. Może mi się wydawać, bo nie mam teraz obrazu jednego obok drugiego,
Więc tak tylko zgaduję, ale być może też będę miał PS4, to wam powiem dokładnie, albo zrobię jakiś film porównawczy, lub być może już jakieś się pojawiły na YouTubie, to sobie zobaczcie i dajcie mi znać w komentarzach. Oż ty! To cheater. Mamy tutaj Nissana 240 SX, jeśli to jest wersja amerykańska, albo 200 SX, jeśli wersja europejska, albo 180 SX, jeśli to jest wersja japońska. Przede wszystkim bardzo fajne nadwozie, bardzo mi się podoba. Nie. Nie chcę z tobą iść, bo cię nie lubię. Chcę tą drugą, Blondie. Blondie. Magnus Walker's in town. You see him and Travis talking at the club? Oh, so that's why Spike's in a hurry. Got himself a date. A date with destiny, my man. Tonight we ride. You can show us what you're really made of. Yeah? Okej, okay, spoko. No dobra, pogadaliśmy sobie. Wszyscy patrzą na nas z jakimś... Ha. Nie wiem. Z wielką nadzieją, może? W każdym razie, teraz zaczyna się tryb jazdy swobodnej i w końcu możemy sobie troszeczkę pozwiedzać. Natomiast wiele pozwiedzać sobie nie możemy. No bo wypadałoby... A, spadaj ty! Bo wypadałoby po prostu najpierw tuningować ten samochód, dostosować go do naszych upodobań. A tuning w tej grze, jak zapowiadają twórcy, jest naprawdę na wysokim poziomie. Jak widzieliśmy to też na wielu innych prezentacyjnych filmikach w internecie. I jeden z takich oglądacie właśnie teraz. Chociaż ja tutaj dodaję dużo jakby swojego charakteru. Oż spadaj mi z tym! Dobra, zerknijmy sobie na mapkę. Jestem ciekawy, jak ta mapka wygląda. Tutaj nie, to są to. Mapa. Tak wygląda sobie mapka. Na pierwszy rzut oka ona może być mała, ale uwierzcie mi, mała nie jest. Jak się zaczyna jeździć tutaj wszędzie, to nagle nie wiesz, gdzie jesteś. Chociaż pewnie po dłuższym zapoznaniu się z tym całym terenem robi się troszeczkę ciasno. Być może, nie wiem. Są kaniony, będzie można sobie tutaj zajechać, podliftować jak najbardziej. Jestem ciekawy, co uda mi się wyciągnąć z tego Mustanga, więc po prostu jedźmy do tej Amy. Chyba do salonu tuningowego, z tego co kojarzę. Tak właśnie mi ten komunikat przypomniał, że mam używać telefonu, aby patrzeć sobie na mapkę. Troszeczkę nie w czas. Nie no, ale jakby ktoś dopiero co miał pierwszą styczność z tą grą, no to pewnie by to było dosyć przydatne. Teraz samochód jest bardzo przyczepny i nie mam problemu z jego opanowaniem, no ale sytuacja zmieni się diametralnie, kiedy zaczniemy go tuningować na różnorakie sposoby. A przede wszystkim dźwięk, bardzo mi się podoba. Oj, bardzo niskie obroty, 3000. I nie wiem, czy nie za niskie dla tego auta. Chociaż to jest muscle car. Nie? Tak, wydaje mi się, że troszeczkę bardziej rozpikselowane są te elementy. Przynajmniej nie zwracało to mojej uwagi, jak grałem na PS4, wiecie? Tutaj jest może troszeczkę gorzej pod tym względem. No ale zobaczymy, czy będzie mi to przeszkadzać na dłuższą metę. Jak na razie tylko to zauważyłem, więc spokojnie. Spotkaj się z nami, okej. Znowu mi się pojawił ten sam komunikat. Żałujcie, że nie możecie słuchać tej muzyki, że nie możemy słuchać... Ja żałuję, że nie mogę wam puścić tej muzyki ze względu na YouTube'a z gry, która jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i też dodaje niezwykłego klimatu, troszeczkę innego. Każdy NFS właśnie jest na swój sposób rozpoznawalny ze względu na muzykę, prawda? Dobrze. I wchodzimy do garażu. Pięknie. Okej. Okay. No i co my tu mamy? Muszę jeszcze zobaczyć, jak to wygląda w garażu. Czy jakoś
Ale nie, tutaj to chyba wygląda tak samo jak na tamtej konsoli. Aha, bo to jest. Dobra, to jest filmik, więc whatever. Travis mentioned you worked a couple cars yourself, so that's cool. Okay. Okay. One house rule. Use whatever tool you want, honestly. Just put them back where you found them. Other than that, knock yourself out. Oh, this is my latest obsession. Here. Listen to that growl, man! This is going to be my master build. I can feel it. I want it ready for Nakai-san to see before he leaves the city. Props from an artist like him could really put this shop on the map, you know? Okay, well, I'm done. I'm gonna head out. Maybe catch Spike. Oh, Travis shifted those rides, so there's space for you now. And you should take it before he replaces that junk with more junk. It's a good time to get your head straight, you know? Plan your build. Channel your vision. Whoa, starting to sound like Travis. Okay, I'm gone. I'm out. Have fun. And maybe I'll see you out there, yeah? Oh, and put the tools. Okej. Okay. Zostaliśmy sam na sam z moim Mustangiem, który z przodu przypomina mi Forda Escorta. Sorry, ale jakoś nie mogę się pozbyć tego wrażenia. To jest jedyny samochód, jaki posiadam. Nie. Chcę tu zostać na dłużej, prawda? A, mam jakąś kasę? Mam 4500 dolarów i zastanawiam się, co za tą kasę możemy sobie zrobić. Możemy tuning sterowności i tutaj, dobra, wiem wszystko. Tutaj możemy sobie albo ustawić, wszystkie problemy, tak. Tutaj możemy sobie albo ustawić na sztywno, czy samochód ma być bardzo przyczepny, czy ma być bardziej stuningowany na drift, nie? No. Ale możemy sobie z każdą z tych opcji po prostu sobie dostosowywać samemu. Tylko ja jeszcze nie mam tu kupionych wszystkich rzeczy, ale już sporo można zrobić. Kontrola startu włączona, wyłączona, asysta stabilności, niech sobie będzie asysta driftu z hamowaniem, dziwne. Kąt sterowania. Wąski, szeroki. Czyli chyba jak damy wąski, to samochód jest podsterowny, a jak damy szeroki, to samochód jest bardziej skrętny, więc... Dobra, na razie nie będę się w to bawił tak naprawdę. Jestem strasznie ciekawy, jakie tutaj mamy modyfikacje wyglądu, bo ja się wcześniej bawiłem Toyotą, sorry, Subaru. I nie wiem, co mamy dostępne w przypadku tego Forda. Prześwit. I to jest ciekawa sprawa. Możemy sobie wszystko modyfikować jakby odpłatnie. Więc mamy gwintowane zawieszenie chyba od razu zainstalowane. Fajnie, niski prześwit. Nachylenie. Aha, tutaj musimy dać wysoki prześwit, żeby to nachylenie było widoczne. Nie? Widzimy? Tak. Więc przód damy większe nachylenie. O, może tak. Rozstaw kół przód. Chyba każdy będzie dawał najbardziej szeroki rozstaw. A, coś tak czuję. Z tyłu też. No to jest zajebiste. Tak mi się to podoba. Zobaczcie. I to mi się właśnie podoba w tym NFS-ie, bo tak. Pewnie większość osób czeka na to, żeby był taki NFS, który powróci te stare undergroundy pod względem tuningu. A tutaj mamy coś zupełnie innego pod względem tego tuningu, ale jest to taki tuning współczesny. Nie jest to tuning z lat, kiedy powiedzmy tuning samochodów w stylu undergroundowy był popularny, tylko jest to tuning współczesny i to mi się bardzo podoba, takie podejście twórców, co pewnie też niewiele osób może docenić. Rozdzielacze powietrza. Tutaj niewiele tych zmian to wprowadza, ale to jest tylko taka dokładka, nie?
$300. Bardzo, bardzo spoko cena. Bierzemy na przykład to. Myk, myk. Dobrze, maska. O, tutaj tylko jedna, więc nie opłaca się tego zmieniać. Szyby. Barwa okien. Możemy dać całkowicie czarny. Limuzynowe wręcz. I co ciekawe, ta szyba z przodu też się przyciemnia, więc tak niezgodnie z planem. Przednie, z planem, z prawem, Boże. Przednie felgi. Zmiana felg. Wow. No, chciałbym sobie troszeczkę może oddalić ten widok. To tak wygląda, jakby rozdzielczość, wiecie, w tej grze była skalowana do jakiejś niższej, bo to nie jest na pewno Full HD. Ja to widzę, bo jestem PC-towcem ogólnie i w grach zwracam uwagę na takie rzeczy. Zdecydowanie nie jest to Full HD, tylko to jest zwykłe HD. Prawdopodobnie ze względu na te wymagania tej gry, bym powiedział. Więc tutaj zdecydowany minus, ale no, jak mówię, ciężko mi stwierdzić teraz, ciężko mi porównać te dwie konsole, w sensie PS4 i Xboxa. A bardzo mnie właśnie interesowało, jak na Xboxie będzie ta gra wyglądała. Dobra. Tu możemy sobie lakier zmieniać. Te felgi mi się podobają, zresztą są drogie. Możemy sobie nasycenie zmieniać. Totalna dowolność tutaj. Jasność, może być jaskrawy kolor, może być niejaskrawy, może być bardziej metaliczny, może być bardziej matowy. Nie, może być matowy, może być metaliczny, gładkość. Nie, może być taki bardziej połyskliwy, lakier bezbarwny, czy raczej chromowany, można powiedzieć. I dałbym może inny kolor, takie ciemne. Potwierdź. Dla wszystkich felg. Okej, okay, od razu, nie? Kolor wykończenia. Co to jest? Zaraz się dowiemy pewnie. Nic mi się tu nie zmienia raczej, więc zostawiam. Dobra, i tu mamy zmiana rozmiaru. Myk. Ale to chyba osobno dla wszystkich. Osobno dla każdych felg, wydaje mi się. Myk. Z tyłu się te felgi prawdopodobnie nie zmieniły na większy rozmiar. Nie? Widzimy, że tutaj mamy mniejszy profil felgi. Tych modyfikacji jest tutaj więcej, bo zobaczcie, jeszcze mogę tutaj później, oczywiście jak to odblokuję, modyfikować opony. Natomiast na samym starcie tych modyfikacji jest dosyć sporo, jak widzicie. Myk. Zmiana rozmiaru. Nie wiem, ja tych maksymalnych kapci tutaj nie brał. Wolałbym z tyłu mieć troszeczkę większy profil. Myk. Dobra. Tu mamy zablokowany, tutaj też. Możemy zainstalować inny spoiler. O kurde. Hardcore. No dobra, dam ten spoiler. Wydaje mi się, że najbardziej pasuje. Co jeszcze? Tutaj nic. System audio można później montować jeszcze. Ale na razie tyle. Na razie nie ma tych zmian dużo. Wydaje mi się, że Subaru chyba miało więcej tych modyfikacji na początku. No ale mówię, zobaczymy co będzie później, jak już sobie cośkolwiek odblokuję. Szyby mamy, maski nie instalowałem, bo mi się podoba ta standardowa. Zresztą, o, jeszcze można sobie nakładki na progi, po prostu progi, można sobie tutaj inne zamontować. Można też prawdopodobnie zmienić lakier i winyle. I tutaj ciekawa sprawa, winyle naprawdę zajebiście się nakłada. Gotowe winyle. Okej, okay, tu są jakieś gotowce już. Aha, okej. Okay. Moje winyle. Nie mogę tego wybrać, dziwne. Aha, to są chyba zapisane po prostu. Okej. Okay. Myk. Góra. Można na szybę coś naklejać? Aha, no i tutaj można sobie różne rzeczy robić.
Jeszcze nie do końca ogarniam. Aha, to są to. Są te, które już sobie tutaj wybrałem. Które są zamontowane, jakby zaklejone, naklejone. Okej, tak. Mogę coś z boku sobie napieprzyć. O, no właśnie, tutaj to wszystko jest. Także jak widzicie, naprawdę jest, że z czego wybierać. Jest nawet flaga polska. Jest flaga polska. Są czcionki. Literki po prostu. Są loga. Są... Jest masę innych rzeczy. Oj, już to widzę, jak po prostu wszyscy będą sobie robić jakieś arcydzieła z tego wszystkiego. Moment, gdzie ja widzę to? Aha, jest tutaj. No. Możemy sobie obrócić, możemy sobie skalować. Przemieszczać sobie też możemy, jak chcemy. Nie, naklejmy na przykład tutaj. I to sobie tutaj jest. Od razu. A ciekawe, czy można jeszcze kolor zmienić, bo... Zmień kolor. Jak najbardziej można. Tylko, czy to się zmienia kolor całościowo? Chyba całościowo. Być może dla innych winyli będzie można zmieniać jeszcze, powiedzmy tam, kilka elementów tego, tej naklejki. Kolory w sensie, nie? Oj, prześroczystość jeszcze można ustawić. Ciekawe, czy jest gradient. Tak to wygląda. No, może nie wygląda ładnie, ale chcę wam pokazać, co można dzięki temu zrobić, prawda? Pokaż... O, właśnie. Jeszcze coś tutaj można sobie wybrać. To są pewnie nazwy jakichś tam marek. Tu są też pewnie nazwy jakichś marek, albo po prostu takie klimatyczne rzeczy. Nie? Także naprawdę dużo rzeczy można sobie tutaj stworzyć dzięki temu. Utrata zmian, bo wolę, żeby jednak tego badziewia nie było na moim samochodzie, a żeby było to, co jest. Modyfikacja wyglądu, to już sobie patrzyliśmy. Modyfikacja osiągów, tutaj mamy podgląd auta, czyli możemy je sobie prawdopodobnie obejrzeć dookoła, tak jest. No i modyfikacja osiągów. Bla, 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 to wiem wszystko. Kupujemy na maksa, jest git. Tak, tutaj mamy osiągi. Jak widzicie, jest to wszystko ładnie rozpisane. Od 0 do setki, jaki mamy czas w sekundach. Na 400 metrów czas w sekundach, najwyższa prędkość 230, 8 km na godzinę, moc silnika 272 konie mechaniczne. Także jest to naprawdę fajna sprawa. Coś, czego w NFS-ie jeszcze wcześniej nigdy nie było. Mimo że jest to gra arcade'owa, to mamy jakieś takie, jakiś taki smaczek, prawda? Który naprawdę sprawia, że myślę, że będzie nam się fajnie grało. Aktualnie zamontowano, dostępne po osiągnięciu 26 poziomu. Możemy zainstalować Nitro. Mogę zainstalować Nitro, ale ono jest bardzo drogie. O. Butla Nitro. I to jest ciekawe. On małej pojemności, odnawiające się wraz z upływem czasu. Jest to nitro o średniej pojemności, odnawiające się przez wykonywanie określonych manewrów, driftu, uników, jazdy pod prąd, lotu, jazdy w strumieniu ogonowym. Ciekawe rozwiązanie. Bardzo ciekawe. Czyli tutaj mamy na czas, a tu mamy za wykonywanie po prostu różnych tam trików. I tutaj jest ciekawe połączenie, bo jednocześnie w Rivals mieliśmy tak, że z czasem, czy raczej z większą prędkością się to nitro odnawiało. Jak staliśmy w miejscu, to nitro po prostu się nie odnawiało. A gdy jechaliśmy, to się odnawiało. A tutaj możemy sobie wybrać, czy chcemy, aby z czasem się odnawiało, czy właśnie odrobienia tych trików się odnawiało. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Gadam i gadam o tych wszystkich pierdach, szmerdach, a my chcemy sobie chyba troszeczkę pozwiedzać, co? Za chwilę sobie pojedziemy.
A muszę wykonać jakąś tam misję, ale więc dużo tu nie mogę kupić, więc mogę, więc kupię sobie chyba tylko nitro, wiecie, i wezmę sobie to nitro z wykonywanie, za wykonywanie różnych tam, nie wiem, stuntów, nie stuntów. Tak, muszę wykonywać tę misję dla Amy. O, tutaj coś mogę kupić. Wałek rozrządu. I to mi poprawi troszeczkę osiągi. Mogę sobie to jeszcze zakupić, więc montujemy. Tak, już nie mam środków, mam tylko $615. Po prostu jedźmy gdzieś. Spike dzwoni. Dobra, i fajna sprawa, podczas wczytywania się lokacji można słuchać, co ma do nas do powiedzenia koleżka z odebranego telefonu. No i zobaczmy, zainstalowałem sobie spoiler, który chyba najbardziej wpłynął na wygląd tego auta, poza oczywiście obniżeniem. Dzwoni Amy. I need to get out. Meet up? Not taking no for an answer. You better show. Okej. Mamy tutaj także poszerzony rozstaw kół. Nie. I to bardzo fajnie wpływa na samochód, chociaż mi się wydaje, że troszeczkę przesadziłem z tym przodem, powinienem je bardziej schować. Dobrze, moi drodzy, jedźmy sobie w końcu gdzieś, bo ja to się lubię rozgadać, opowiadać o wszystkim. Jestem sam podekscytowany tą grą. Tu mamy ładne BMW, właściwie GTR w tle. A tu mamy spotkanie z Amy, więc jedźmy. Trasa, ok. Zbliżenie, powrót, git. Jedźmy. Ja, teraz te pedały będą dzwonić. Mam cię gdzieś. Jedziemy, tu są jakieś skróty. Ok. I, o, ciekawe, czy tu można zdriftować. Wow. Chwileczkę, ja chcę sobie troszeczkę podriftować. Zobaczymy, jak tutaj się wchodzi w ten drift. Jak mówię, chyba jeszcze nie bardzo robiłem ten samochód na drift, więc słabo to wygląda. Mogę użyć nitra. Nitro sobie tak wygląda. Jakoś tam wchodzi. Nie urywa dupy. Trzeba użyć ręcznego. Ale jak widzieliście, nie wiem, coś tam się dzieje. Coś tam się dzieje z tym autem na zakręcie fajnego. Ale jeszcze to nie jest taki drift, żeby auto samo latało bokiem, bo tak też można zrobić w tej grze. Jak widzieliście, ustawiłem na w miarę zbalansowany ten tuning, więc i może lekko wpadać w poślizg, a jednocześnie jest dość przyczepne. Osiągi są jak na razie słabe, jest to praktycznie stokowy Mustang. Mocno trzeba tutaj ręcznego używać, żeby to weszło w zakręt, chyba że w grę wchodzi też hamulec nożny, co w poprzednich NFS-ach było możliwe. Po prostu używało się nożnego hamulca i samochód wchodził w drift. Denerwują mnie te komunikaty powoli. Dobra. Gaz. Okej, okay. I zobaczcie, jak się napełnia nitro, no my god. Ciągle mi te komunikaty wyskakują, ja to muszę jakoś wyłączyć. Rozbije się, o, maździocha się rozbiła. Jest kilka tych mast ogólnie tutaj. Nie pokazałem wam wszystkich widoczków. Ojej, jak to się zmienia widok. Ojej, co mi się tam włączyło? Chcę zmienić. Coś mi się tam pokazało, nie wiem co, ale dobra. Jedziemy! Aha, ja po prostu robiłem zdjęcia. Never mind. O, dobra, zmieniamy kamerę. Jest taka kamera jeszcze? Jest taka kamera. I jest kamera ze zderzaka, nazwijmy to, prawda? Jest kamera z maski. O, taka jest chyba najbardziej odpowiednia.
Co ciekawe, była wcześniej jeszcze inna kamera, której teraz tutaj nie widzę. Może to jest ta stuntowa. A podczas driftu widać samochód leci tylko tak z boku. Ona w ogóle na początku była ta taka z bliska. Nie wiem czemu twórcy tych NFS-ów zawsze lubią ustawiać na początku tę kamerę taką z bliska. Ja zawsze lubiłem tą z daleka, ale okej, okay, może ja się nie znam. Nie no, to jest oczywiście kwestia gustu. O, bardzo szybko się napełnia to jutro. Coś się dzieje z tym samochodem. Teraz spróbowałem na ręcznym troszeczkę. A zobaczymy, co się stanie, jeśli będę chciał wejść w drift, używając hamulca nożnego. Wydaje mi się, że bardziej gładko wchodzi w ten zakręt, co jest dziwne, ale bardzo ładnie teraz pociągnął ten drift. Mimo, że to jest jeszcze słaby tuning, okazuje się, że od driftu i ogólnie jakichkolwiek stuntów tutaj bardzo szybko uzupełnia się nitro. Również chyba od szybkiej jazdy albo od omijania czegoś tam. Dobra. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. No i mamy metę. Pięknie. Coś tam nie wygrałem. O, coś chyba odblokowałem, bo to była taka misja od Amy. To nie był wyścig, że wyścig, to była jakaś tam misja, nie? Tutaj są właśnie teraz te samochody, które sobie jeżdżą nieskończoność w kółko. Ja prawdopodobnie mogę je wyzwać na pojedynek. Spadłowa. A tylko jak to się robi? Mogę mu zrobić zdjęcie. To zdjęcie gdzieś tam się wysyła, nie wiem nawet gdzie. Przesłano zdjęcie. O, chyba wyzwałem. O, teraz mi się pojawiło i można tutaj wybrać sobie kurs driftu na przykład. Ok, no i teraz mamy podany, to jest bardzo fajne i tak można też graczy online wyzywać i ktoś musi to po prostu zaakceptować. To jest bardzo fajna sprawa, dobra. A spróbujemy troszeczkę podliftować. Spontaniczny drift i uwaga. Słabo, za bardzo przyczepny jest ten mój samochód. Nie wiem, które jestem. O, jakim cudem ona ma 4000 punktów już. Za słabo. Ja jestem za słabo. Oh. What? Za takie coś dostałem 4000 punktów? Kurde, naprawdę dobry jestem. Nie no, słabo mi idzie. Tamta typa ma 10 tysięcy już punktów za drift. A ja co? Muszę samochód bardziej na drift stuningować. No nie pykło mi. Drift jest fajny tutaj. Trzeba się przyzwyczaić do tej jazdy ogólnie w nowym NFS-ie i na pewno wiele osób będzie na to narzekało, bo to jest coś zupełnie innego niż w poprzednich NFS-ach. W Rivalsie czy Need for Speed Most Wanted. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie się jeździ i przede wszystkim każdy może sobie dostosować to, w jaki sposób samochód będzie się zachowywał na drodze. W większym lub mniejszym stopniu, no bo jednak z grubsza rzecz biorąc te samochody prowadzą się tak, jak twórcy chcieli. Ale powiem wam, że wydawało mi się, że Subaru BRZ prowadziło się troszeczkę inaczej. To znaczy Mustangiem jeździ mi się przyjemniej, ale to jest może moje złudzenie, wiecie? A tak, zdecydowanie muszę tutaj bardziej cisnąć i jechać sporo szybciej, aby wejść ładnie w taki dłuższy drift jadąc Mustangiem. Fox Body chyba się tak nazywa. No i będę musiał tutaj jeszcze poprawić rozstaw kół zdecydowanie. Ale to już zrobimy sobie w następnych odcinkach, na które was serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku pierwszym z Need for Speed'a. Jestem bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, że mogę wam w końcu tę grę pokazać. No i dziękuję wam jeszcze raz, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.